Dzień dobry, dobry wieczór z tej strony Radio Wave Maniak. Zapraszam na krótką prezentację, pokazanie, jak wygląda Soul Mate Sin Humo, czyli powietrzem ciepłym, gorącym, poddawana w formie despalady organika z upraw ekologicznych, despalada z bardzo małą zawartością pyłu, pochodząca z Brazylii, yerba mate, skład 100% yerba mate z upraw ekologicznych, Soul Mate Organica Despelada. No to co? Przyjrzymy się, jak wygląda w środku. Opakowanie już rozciąłem, żeby można było łatwo otworzyć. Strunowe zamknięcie, bardzo fajnie. No i widzimy w środku taki susz. Ładnie pachnie. Widzimy mało pyłu. Nie jest go dużo. Brazylia na talerzu. A tak naprawdę powinna być w bombili. Nie w bombili, tylko w matero. Widzimy różne frakcje. Może zakryję światło trochę, bo to widać, że odbija się światło. No tak wygląda ta yerba. Brązowe, żółte. Widzimy pyłu. Mało jest, bardzo mało. Może 10%, może 5%. Błość suszona gorącym powietrzem. A nie dymna. W smaku trawiasta. Czuć nuty takie drzewne. Bez dużej goryczki, goryczka praktycznie niewyczuwalna, jak inne yerby paragwajskie. A to jest Brazylia i tej goryczki nie ma praktycznie. Mi ta yerba bardzo smakuje. Soul Mate Sin Humo Despelada Organica. Polecam bardzo serdecznie, a polecał Radio Wave Maniak. Do widzenia.